Powracamy do Białki w sobotnie popołudnie. Lato z TVP3 Lublin. Tak jak w telewizji najważniejsze jest studio i gabinet pana dyrektora, tak w stadninie najważniejsza jest stajnia. Stajnia. I my w stajni jesteśmy teraz z Dorotą. W wyjątkowej stajni, dlatego że tutaj mieszkają na co dzień przepiękne klacze, ale także i źrebięta. I o nich właśnie mówić będziemy, bo przecież stadnina to przede muchy wszystkim... Muszą, są i koty, ale to są akurat sprzymierzeńcy. Mówić będziemy o tym, jak wygląda hodowla koni czystej krwi arabskich. Mówić będziemy o najmłodszych domownikach właśnie stajni tutaj w Białce i tego stada właśnie koni czystej krwi arabskiej. Jak państwo widzą, konie są przepiękne, bardzo łagodne i bardzo, bardzo lubią, jak się je głaszcze. Tomaszu, spróbujesz? Nie tak, mnie, oczywiście. Tylko przepiękną tutaj przekaż klacz. Ode mnie pozdrowienia dla klaczy. Za chwilę porozmawiamy z tymi najmłodszymi mieszkańcami stajni. Nazywa się Hilia i to jest, teraz państwu pokażę, źrebak numer 1000. Tysięczny źrebak, pani Karolino, w historii stadniny w Białce, tak? Tak, jest to tysięczne źrebie, które urodziło się od początku istnienia stadniny. Stadnina została założona w 1981 roku i wtedy pierwsze 20 klaczy przybyło do Białki ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i w Kurozwękach. A Hilia, bo Hilia znaczy co? 1000 w języku greckim. 1000 w języku greckim. Choć to 1000 w języku greckim, pokażemy państwu źrebaka numer 1000. Ile tych źrebaków mamy w tym pierwszym półroczu? W tym roku urodziło się 28 źrebiąt rasy czystej krwi arabskiej i jedno źrebie rasy małopolskiej. Mamy 20 klaczek i 9 ogierków. To jest dużo porównując do poprzednich lat? I staramy się utrzymywać jedną liczbę źrebiąt co roku, także w granicach 25-35 źrebiąt rocznie rodzi się w stadninie w Białce. Hilia jest grzecznym dzieckiem? Grzecznym, troszeczkę rozrabia na padoku, jak wyjdzie z innymi źrebiętami, ale generalnie jest bardzo grzeczna. No właśnie, jak wyjdzie? Kiedy taki źrebak jest oddzielany od swojej matki, kiedy on samodzielnie wychodzi sobie poznawać uroki Białki i tutaj gdzieś pobrykać po okolicy? Pierwszy raz źrebięta wychodzą oczywiście z matkami. Odsadzamy źrebięta w wieku około 6 miesięcy i wtedy już samodzielnie przechodzą do oddzielnej grupy, gdzie jest tylko młodzież. Już muszą sobie same radzić, ale do pół roku są przy mamach, w stajniach i na padokach. Jacyś goście byli, bo to źrebak numer 1000, jakiś, nie wiem, wyjątkowy owies dostał? Mama dostała dodatkową porcję i źrebak był uhonorowany podczas czempionatu arabskiego, był na okładce katalogu. Niech nam pani powie, kiedy ten pierwszy źrebak tutaj przyszedł na świat, skoro teraz mamy tysięcznego. Pierwszy źrebie urodził się w 1982 roku. Była to także klaczka o imieniu Wojenka. A w ogóle o historię też zapytam. Jak to się stało, że te źrebaki, że konie w ogóle tutaj w Białce się pojawiły? Jak i kiedy? No, podjęto decyzję w 1981 roku. W listopadzie przybyły pierwsze właśnie 20 klaczy z trzech, z Janowa, Michałowa i z Kurozwęk. Były to trzy państwowe stadniny. Białka jako czwarta, najmłodsza, właśnie została utworzona tutaj przy stadzie ogierów, które istniało już od 1928 roku. Teraz w pierwszym półroczu mamy 20 ile? 29. 29. I to tak w każdym roku mniej więcej tyle? Czy są lata lepsze i gorsze? Utrzymujemy stałą liczbę klaczy, które są zaźrebiane co roku. Rodzi się około od 25 do 35 źrebiąt rocznie. Zerkała tam pani na brzuszki tych klacz? Coś jeszcze w tym roku będzie? W tym roku już zakończyliśmy sezon. Rozpoczęliśmy go w styczniu. Zakończyliśmy urodzeniem 18 maja właśnie tysięcznej i 1001 klaczki. Także ten rok już mamy zakończony. Czekamy na przyszły sezon. Te najbliższe dni Hilii to jak będą wyglądały? Siedzi sobie przy mamusi, kąsa tutaj pokarmi i tyle, tak? I beztrosko spędza czas na padokach. Oglądając Lato z TVP3 Lublin, które dziś w stadninie w Białce. I teraz to my się przeniesiemy do Doroty Chomy, która ma kolejnego ciekawego gościa, który pomoże nam poznać wiele tajemnic tego uroczego miejsca. Thank you.
Oto, proszę Państwa, nasza bohaterka. Ona, taklacz przynajmniej, lubi na pewno kamerę i lubi być głaskana. Ma na imię, panie Piotrze? Kampania. Będziemy mówić nie tyle o klaczach, co o źrebiętach, bo tutaj też w tym boksie źrebie jest małe. Proszę powiedzieć, jak jest, jeżeli chodzi o pielęgnację tych młodych, bardzo przecież cennych, wyjątkowych zwierząt? Tu na pewno już od samego początku, kiedy to zwierzę przyjdzie na świat, przed wami, przed ludźmi sporo pracy. No tak, zaczynamy taką pracę. Po 9 dniach już... Oddziela się konia? Nie? Czy się pilnuje się konia? W 9 dniach wyprowadza się go na korytarz pierwszy raz i później po miesiącu zakłada się kantarek, ten taki właśnie tutaj na głowie. Stój, koń, zostajesz jeszcze chwilę, zanim wyjdziemy na zewnątrz. Wiąże się go tutaj na te powody i od tego się zaczyna już praca, tam czyszczenie. No właśnie, konie te małe, źrebaki, są bardzo nieufne, jeżeli chodzi w ogóle o ludzi. Tutaj, jak widać, klacz bardzo chętnie by z nami porozmawiała, jeszcze chętniej wyszła na zewnątrz. Natomiast ze źrebiętami jest zupełnie inaczej. One muszą się przyzwyczaić do człowieka? Tak, tak. No, pierwsze te właśnie takie wiązanie, coś, one się strasznie szarpią tutaj, rzucają. I na przykład boją się szczotki, wszystkiego, nie? I musimy je właśnie do tego przyzwyczajać. To co, może zamykamy boksy, nie będziemy się z nią siłowali tutaj. Niech ona się sobie spokojnie jeszcze je. Jak jest właśnie z jedzeniem, jeżeli chodzi o źrebaki? Te pierwsze przecież tygodnie to jest jeszcze mleko. A później, kiedy zaczynają jeść na przykład właśnie paszę, siano? No to już właśnie po miesiącu. Znaczy one zaczynają już po iluś tam dniach z matką. Tam od matki się uczyła. Po miesiącu już jak są wiązane do tego, to wtedy się daje pasze różne, owies i... I już zaczynają same jeść, nie? Przysmak takiego małego źrebaka to rzeczywiście jest owiec? No, owiec i u nas na przykład jeszcze daje się mleko do tego owsa i wtedy on bardziej tak posypuje się tak jakby, nie? Warto sięgać po owsiankę, żeby rosnąć zdrowo. No właśnie, jak jest ze zdrowiem takich małych źrebiąt? Przecież konie to są zwierzęta bardzo delikatne. I jak tutaj Państwo sprawdzacie ten stan zdrowia, tę kondycję, kiedy i jakie takie poważne schorzenia, choroby się pojawiają i są niebezpieczne dla źrebiąt? Znaczy no, to się obserwuje, jak co dzień chodzimy przy tych koniach, no to wiadomo, po zachowaniu widać, że na przykład koń jest... Coś się z nim dzieje, nie? Że na przykład nie je, nie wyjada. Albo coś i wtedy przeważnie mierzy się gorączkę i po tym to już pani nasza doktor tu zaczyna działać, nie? Kiedy koń tak naprawdę, wiadomo, będzie jakiej będzie maści, jakiego będzie ubarwienia tutaj? Czy ten już wiadomo, że będzie tak wyglądał, jak dorośnie? Znaczy na pewno wszystkie się rodzą albo gniade, albo jakieś ciemne, nie? Nie rodzą się siwe. I to dopiero tam z czasem wychodzi, nie? Tak samo właśnie po tym tysięcznym widać, że będzie siwy, a ten raczej będzie gniady. Co jest najważniejsze w tych pierwszych dniach tych zwierząt, źrebiąt, koni czystej krwi arabskiej? Spokój taki, żeby tutaj nic się nie działo, żeby, nie wiem, na przykład była odpowiednia temperatura, czy to ma w ogóle znaczenie? Znaczy, konie się powinny hartować, nie? To tam takich bardzo dużych, nie ten, one przyzwyczajone, bo tutaj cały czas jest jakiś ruch, one tam nie zwracają uwagi przyroźnie. Nie zwracają też, proszę Państwa, do końca uwagi na nas. Może to i dobrze, one chętnie by sobie teraz wyszły na zewnątrz i tam trochę pobrykały. No, nie ma się co dziwić. W takich przepięknych okolicznościach przyrody to na pewno musi być wyjątkowe. Proszę Państwa, my jeszcze do Białki powrócimy. Zapraszamy po godzinie 18:00. Jesteśmy tutaj cały czas.